Ja śledzę czat najbardziej pomiędzy, bitwami, no bo czasami w czasie bitew. Już się mi zdarzyło na przykład dzisiaj patrzeć w telefon i te 49 mi przemknął niezauważony przed nosem. Patonowi tam przypnął, wiesz, jak Tiger, Jaćka jest to, drugi jak Tiger. A nie da się zrobić czegoś takiego, że masz, załóżmy, grę w okienku i widzisz ten czat normalnie na pulpicie, da tylko się. Że streamujesz tylko to okienko? Da się, ja mam na przykład teraz w okienku gram, tylko że i tak mam czat. Bo wiesz, jeszcze niektórzy streamerzy robią tak, że wyświetlają czat na ekranie bitwy i to widać też na filmie, na czacie. Ale to widać nie, na filmie, to ale ty robisz, widzisz. Tak, sobie robisz. Ty tego nie robisz. Mam jakiś plugin albo okienko z czatem sobie tak. Tak, to są pluginy do OBS-a. To teraz, że widzowie w prawym górnym rogu widzą zbiórkę, a w lewym 5 donatorów, to ja tego na ekranie gry teraz tego nie widzę. Nie widzisz, to są nakładki tylko. Tak samo jak kamerkę wrzucasz. Rozumiem. Do sceny, no Jari, tylko jedna arta, musimy się streszczać, żeby jej pestek na nas starczyło. Żeby nałapać, nie? No właśnie, to się trzeba postarać. Się nie postarasz, to nie zdążysz nałapać. To ja już się wyświeciłem, żeby mogła we mnie strzelać. Dobrze, dobrze, zacnie. Zasługujesz na pochwałę. Gdzie ten Iwes? Iseł dostał. Jest na detraku. Jak go podbijesz, to będę wdzięczny. On naprawił się, cham. Chami no, pleps po prostu, nie bójmy się tego powiedzieć. Nie trafiłem w Anemixa. Wisa trzeba było klepać. Czekaj, nie, on już mi wjechał za górkę. No, LTTBBB, tam ktoś pewnie strzela. No ja jeszcze się nie wyspotkałem. A nie, ja tu chyba nawet żarówki nie mam. O, arta jest tam. To wiele Anemix. Nie zajeżdżaj mi, błagam cię. Dobra. O, ładnie, tu zebrał kombo. Chciałem go zgnieść, ale się nie udało. Arta jest po drugiej stronie mapy, więc tutaj jesteśmy bezpieczni. Tak, to jest dobra miejscówka teraz. Oni tutaj kombinują. O! Dobra, to tylko kawu trójka. Nie no, ale właśnie... O kurde, sporo ich. Wcisnąć. Ja się odbiłem od kawu trójki. Pancerny czełg. Tak, dobra. Fajnie, że mi tu wjechałeś, tylko... O kurde, stoi... Te dziesiątka. Stoi kampi cały te dziesiątka, cofaj, dobra. Te dziesiątka. O karwa. Tego nie było w planie. No nie było, ja go tam troszeczkę poczęstowałem, dobra, ale trzeba uważać. Tiger 2 na gęsi. Nie ładuj. Nie poradzę. O kurde, Isu na dystans, stary. Jak mnie rypnął. No jak to się od boku? Ja jestem na gęsi, nie ten dopiero. Ten Isu mnie nie szanuje, człowieku. Szacunku za grosz. Isu znowu strzelił. Nie, ja stąd się wycofuję, stary. Isu wali. Mówię ci, cofaj póki możesz. Ja to w ciebie strzelał. Lorka KD. O, podpaliłem go, jak mi przykro. We mnie strzelał, no ale to też się może zainteresować, jak mnie tam już nie będzie. Chyba, nie wiem. Może. Małże. Liczę, że wiesz. Iść durś. Odbicie, naprawdę. Serio? To nie było fair. O, Isu. Co ty nie powiesz? Chyba żarty sobie stroisz ze mnie. Isu tam. A tu we własnie trafiło, że mi komandante zabiło? Ja mocno pociskam tą T10, ale za niedługo może się to skończyć tym, że padnę, więc wiesz. Serio? Miej tu na uwadze, że za niedługo możesz... Aha, no to... To szybko ładuje w takim razie, gościu. Ty zły dedu, to tyś tu stał na dystans, mi w ogóle nic nie pomógł. Pomógł, tylko że jak ja do ciebie jechałem, to ty zdążyłeś umrzeć. Karwa LTTB mnie tam bierze teraz. O, każde wytłumaczenie dobre. Jeszcze się pali bezczel. Emil, no możesz wyjechać na niego. No i LTTB mnie sparnił. Gdzieś tam z rogu mapy. No ten Emil jest epicki, to muszę przyznać.
tak grzecznie nie spierdol tego, dobra? Dudusz, uważaj, bo tam na otwartym polu jest ISU. Wiem, widzę mapę. Jest potwierdzone info ten. Dobrze, ładnie. Przebił mnie LTTB i wsadził mi drugą podpałę, nie? Ej, mnie też spalił LTTB. Nie, mnie Lightweight, przepraszam, Lightweight strzelił i dostałem drugą podpałę w tej bitwie. O, jest ISU. No jest, i zaraz nie będzie Amixa. Pasuje, żeby to jeszcze wygrali. Ale... Rekter, w dobrym momencie to powiedziałem, nie? Pan Killer, jestem nieco starszy od Deada. Ło, geriatria. Tak, jest 40 lat. Batty Gapa, jak chcesz pogadać o polityce, to nie ten kanał. Ja nie poruszam tematów politycznych, ani sportowych, ani na YouTubie, ani na streamach. Tym bardziej. Zresztą nawet jest zakaz gadki o tym. Więc politykę proszę zostawić sobie gdzie indziej. Słodko. U mnie za politykę można wyłapać banan. Nie, matko, ale ten Emil jakoś tak... Nie wyraźnie gra. To przegrać. Poznajdowałem jakichś tam załogantów, co miałem, no to większość z nich pierwszego PR-ka kończy. Grzechu, może ty pamiętasz, taki serial był dla dzieci? Cześć, trzymam się. No bo zawsze Emil do drewutni. Ale to, nie wiem. What? Jakiś taki chyba skandynawski był, bo taki Emil rozczochrany. Nie wiem, nie mieszkałem w Skandynawii, wiesz? Tam, no to dobrze, że przypominam. Jak ktoś przeskrobał, to tam go zawsze ojciec zamykał w drewutni. Jedź tym Emilem, kurde, człowieku, masz magazynek. Może ja mu to napiszę, że magazynek, może nie wie. My to już... Przegramy to. Przyjął za darmo i nie wyjechał, no. Nie ogarniam typa, naprawdę. Czego jest z tego Emila? Jedź tym Emilem. Ale skontuj się, nie wyjeżdżaj tak, no co za gościu. Przegość. Miał prosto dupę, wystarczyłoby, żeby się delikatnie skontował. Jeżeli ktoś ma pytania, czy Emil jest czołgiem OP, to... Wiesz, Emil może być, ale kierowca Emila nie do końca. Tak, ale no... Emil jest jak MediaMarkt, nie dla idiotów. Ale z T10 był... No, ale... Znaczy wiesz, to się da jeszcze wygrać, tylko no musieliby to ogarnąć, no. To Lighting mogą sfarmić, tak jest prawda. Jari, jak po głosie, to 33. Przecież przed chwilą ktoś na bazę wjechał. Z prawej, stary. No. I znowu. Tylko, że wiesz, jak on jest na blisku. Ja pierdzielę, ten szwagier w ISU tak naprawdę wygrał bitwę. Mnie klepał, ciebie klepał, teraz tego sklepał. Drzewko się złamało tam na wprost, ciebie drzewo się złamało, na górce jest. Tu, chłopie. No dokładnie tam. On o tym wiedział, tylko że to jest taktyka, że wiesz, udaje, że nie wie. Chce zmylić wroga. Taka taktyka. A co on? Czemu on nie jeździ, co ma? Nie widzę, że miał jakichś załogantów zabitych, silnik kaput. Każde wino jest dobre. No, dla żula ta. To już wiem, czemu mi smakuje. Im więcej alkoholu, tym lepsze wino. Jak zasada ten, jest prosta. Jak zasada Wiesława Wszywki, nie? O, ISU, ISU! Stary, no strzelaj do tego ISU! Patrz, co on robi. Ale to jest... ISU strzeliło, naprawdę... teraz jest kompletnie bezbronny, może je spokojnie dobić. Wyceluj to dobrze, nie strzelaj. No. Nie pogada. Ale to jest jak najbardziej do wygrania, tylko że no kurczę... No. No. No, korpusem też obracaj. O Boże. Za zero. Korpusem obracaj. Korpus ci się też może kręcić, wiesz? To jest korpusem właśnie... obracaj. Korpus piechoty. Taranuj go. A nie, przylosowało. Yeah. Ten lightweight go wyfarmi. Gdzie ty tą wieżę obracasz? Co za... Jezu, korpus ci się obraca, człowieku. Wiesz, że masz gąsienicę? No nie mogę. Trzymajcie mnie, bo nie zdzierżę, nie mogę. Przegrane. Nie mogę. To Boże. Jest po prostu złe. To jest po prostu złe, naprawdę. Jak można? Karwa.
Świetne, świetne, świetny gracz. I pół kafla zrobiłem i psów dupę, no. Ale wiesz co, to nie trzeba być geniuszem, nie musisz się znać na zasadach tej gry, ale widzisz, że ktoś cię objeżdża, no to co robisz? Skręcasz i korpusem, i działem, tak? No chyba to jest logiczne. Ej, no ale gościu ma 25 tysięcy bitew i 2700 oceny osobistej. Dla wielu graczy to już jest zbyt skomplikowane, nie? To jest trochę coś, co ja też uważam o okrętach, że mimo wszystko World of Warships wymaga... World of Warships nie jest tak popularne, bo tam ta gra jest jeszcze trudniejsza, nie? I część osób się, takich na przykład, którzy nie potrafią kręcić zarówno wieżą, jak i czołgiem, kadłubem w grze, no to od okrętów tym bardziej się odbija szybciej. No dobrze. Dziabne herbatki, ludziska, wasze zdrowie. Lecim. Lecim na Szczecin. Pędzim na Będzin. O, new map. Nie? Dobra, lecimy na jedynkę? Tia. Te. Trzeba uważać, żeby od boku nie zabrać. Nie no, coś się tam, masz pancerz. A nie, no to sprawdzałeś, tam na boku jest dobry. Nic nie wpuszcza od boku. Potwierdzone info. Obiekt 263. Pobicie, pobicie ci powiem, mam expa. Chciałbym mieć tą kluskę. Chyba już więcej niż 90 będzie. Tak na dystans będziecie grali? Nie, tylko jadę szeroko, bo można tutaj dostać od boku, jak przejeżdżasz. Tak. Sprawdzone. A, dobra, spoko. Sprawdzone na streamie. Ale Grzechu musi tak sam, z autopsji. Nie no, tutaj sobie zjadę, tu mam zagłębienie, będzie w pytkę. Tak, tak. No dobrze, okej. Okay. Jak w El Hulafie. Chyba wstydzę dostanie. Zaraz zostanie od grilla. Przyparcie jednak. Co wy wiecie o życiu? Szczeniaki! Przyfarcie. Wszystko, to są wszystko umiejętności, no, wszystko umiejętności. Wszystko jest skill, wypracowane latami. Ja, bo się tam ustawiam. A ci to pojechali na drugi koniec mapy, tyle będzie z walki. O, się zakapiłem. Jari się tak skupił na tym, jak jedziesz, że góry nie zobaczył. Nie, bo ja tam się wróciłem na górkę, myślałem, że tam może będzie jakiś przestrzał. Dobra, i SEU 7 to ładuje Gelda. Kurde, on jest na dup, na tym, na cooldownie, tylko wieżę wystawia. To musimy go zruschować. No ja teraz poczekam na jak pansera, może on go tutaj Moresu nauczy. A ja nie mam spota. Nie, jak panser, nie dał 7. Rady. Trzeci SEU, dobrze, dobrze. Nie tyle oczy, co dupa boli od siedzenia. No ja nie siedzę. Jeden na strzelił. To jest niewygodne. No podobno, tak słyszałem. No jak pancer. Jadziesz, chłopak. Ogólnie to mamy tutaj mocne ciepierzaki, no jak pancer, eseta. Tylko że oni się no, odbijają. Dobrze. Aha. Strzelają. Jak oni strzelają? No czekaj, teraz ja spróbuję. Dobra. Szczęścia. A, dostałem. Aha, esetka mi wypycha, świetnie. Widzę, naprawdę. Widzę. Dzięki czuniu. Musimy się. Robimy tego, co ma mniej, co? Tak. Dobra, dobra, po nich. Dawaj tego 800. A? Za 1600 go rypnął, widziałeś to? Nie, po to się... 7 sekund jeszcze. Połączyło ci dobra, się. O, dobra, pospała. Ale ma ten. Trzeba go dobić. No, schował mi się, zabrakło. Eseta ma. No pomóż mi tak, zasłoń to go esetkę. Kurwa, ta esetka to jest naprawdę mega kretyn. Wcześniej mnie wypychał, teraz zagrał jak po prostu... Teraz uratował przeciwnika. No. No nie uratował, ale robił wszystko, żeby go uratować. A Ru tu przyjechał. A czego ty tu chciałeś, synku? Po coś tu przyjechał? No, ależ tam raburowo zagrał.
Dobra, ja proponuję się wracać pod bazę. No to... Tak, tak. ST on nie wypycha do domu. Nie, ten ST jest jakiś kretyn, czy mogę zaportować, bo... No, i tak no to zareportujemy po tej bitwie. Nie, no nie będę ciebie reportował. Ja nie będę reportował ST. On po prostu może nie ogarniać ma do tego prawo, nie zrobił nic takiego, żeby go reportować. No, nie każdy musi być prosem. Jak, no wiesz, jakby... jak cię wypycha na wroga, jak jesteś do wroga bokiem, no, no to jak dla mnie, no to jest to, klasyfikuje no dobra, się to tak troszeczkę pod. Ja, no okej, okay, no dobra, skoro jeżeli chcecie go zaraportować, no to przecież nie, jeżeli was wypchnął pod wroga, ja tego nie widziałem. Nie, ale mnie wypychał, nie wiem, pod... czy Grzycha też, ale. Nie, mnie nie, tylko ciebie. No to jeżeli chcesz go zaraportować, Jar, jeżeli faktycznie cię wypycha... Nie, to no pewnie mogę... z głupkiem po prostu mam to zrobić. Głupota nie jest usprawiedliwieniem, to tak jakby Breivika wypuścili z więzienia i powiedzieli, a głupi jest, wypuśćmy go. Obiekt na boku. O kurde. Kurde, gdzie oni są? To jest dupa, bo... Oj, 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 walą, 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 widzą mnie. Farmią mnie, farmią. Ja tam podjadę, Jari, do ciebie. Bo ty tu masz fajną miejscówę. Hopie. E50 tam kampi? Coś się ciekawe. T30. U, esetka tu wyjechała kurde, właśnie. Kurde, T62A stoi tam, niedobrze. O, Orciocha się znalazła. Raczej tego nie wygramy. Będzie ciężko. Cześć, Jugi. O, dobra, to wszystko nie trafiło we mnie. No chyba, że się odbije. Nie no, ta esetka tam tak nonszalana. A, to za górką. I pamiętajcie, że oni mają górkę, więc nie dajcie się z niej sparyć. Tak, wiem. Ach, trafiłem we własne 30, nie przebiłem. Nie, ta setka tam wyjechała na śmierć po prostu. Nie, wydoją, no medy mają górkę, stamtąd wydoją z tych co mówią. Ty mnie chyba nie doceniasz. No to ja jestem zahamowany, bo tak naprawdę kurczę. Dobra, no w końcu przyjadą, jest ich więcej. Karpa bił się. O, to mam, nie wiem za ile kończymy. Nie przebiłem 97. Mnie intryguje ten E50, bo gościu stoi w jednym miejscu, nic nie robi. Kurwa, macie od arty dostanę. Po prostu się chowa i na tym polega jego bitwa. Intrygujący jegomość. No dopiero teraz gdzieś pojechał. T62A zjechało z górki, dobrze. Tylko, że pewnie nie obni... No jasne, że nie obniżę działa. No serio. Dobra. Jadę do ciebie, Jari, ale nie zdążę już dojechać, nie zdążę. Grill jest. A już jest po. Jadę do ciebie, ale już nie zdążę. Oj, dobra. Tam jest grill, generalnie jest pograne, nie? Nie da go się... O. Nie no, mieliśmy nieogarów na topce. No pewnie mieliśmy Deda, mieliśmy Jariego, nieogarzesz sam. Nie dało się. Nie, to nie to, że mieliśmy nieogarów, Jari, tylko oni mieli więcej medów i zdobyli górkę, kluczową pozycję dla tej mapy. No dobra, ale tam potem ta esetka z tą Jadzią tam wyjechali w ogień krzyżowy, tak się dali klepać. Ale to nie ma znaczenia, oni z górki robili robotę, no. A o, w dupę mnie zaraz klipną! Oni mieli 140, T62A, 907 i jeśli chodzi o medy masz 3, a my mieliśmy na topce tylko Batchata, no to jak on miał zdobyć górkę? To było... No dobra, ale 907 był tutaj na tej plance, przynajmniej później. No później. Dobra, nie bójmy się tego przyznać, naprawdę, no Dead zwaliłeś. Powiedzmy sobie szczerze. Miałeś nie mówić. No stary, no... Czy jest co ukrywać, no. To jest bardzo sytuacyjny setup, dokładnie, no. Bardzo dobre określenie. No ale nie no, patrz na wyniki, tak? Na 60. Na minus jeszcze wyszedłem. 98,5 tysiąca prawie mam ekspo. I 7, esetka, grille, to pokazały nasze dziesiątki, nie? Yugi, ja generalnie cały czas muszę spierdolić. Zresztą no. Jeszcze na te 2 godzinki będziemy grali, bo na tyle włączyliśmy te
rezerwy. Wszystko masz na streamie włączył, naprawdę, nie kłamie cię. Okej. Dobra, ale w końcu... I nie podrywa grzecha. Jari robi za przyzwoitkę. Tak. A Grzechu tu się pytają, Mateusz, czy coś dzisiaj, z moich pośladków. Czy coś dzisiaj wrzuciłeś na kanał? No właśnie dzisiaj nic, ale wrzucę jak przestaniemy grać. O, tu jeszcze trochę poczekacie. Co, bo nie słyszałem? Dopiero we wtorek? Wpadniemy w taki cuk. Alkoholowo-mocowski. Tutaj dobry komentarz, wywalcie jednego, a dajcie natkę. Może ja siebie wywalę. No, ciągle lamisz. No, zwłaszcza bitwę temu, tak? Tak. Kto wykierował? Ja wykierowałem. Tak? No, a kto dostał łebkę? Aj tam. Nawet tam ślepemu dedu ziarnko się trafi, czy jakoś tak to powiedzenie. Oj tam, Mariusz, nie marudź. Jest Marcin. Mogliśmy go patrolować. Nie, Grzechu, ale Dedu to jest Mateusz, nie Mariusz. Marcin, jak masz na imię? No, Marcin teraz powiedz, jak masz na imię. O, Czafi jedzie, będzie zaraz spot, uwaga. Będzie się działo. Teraz plomba. Będzie zabawa. Nie, stanął mi. O, zawiodłem się na nim, naprawdę. Ja też, zawiódł moje zaufanie. Tak, wielkie nadzieje i oczekiwania. Ale jeszcze pokładam nadzieję w tym, że tu będzie jak Tiger. Dobra, sobie ja tu stał. Jadę bokiem. Będzie na sklepo. Te dziesiątka. Czemu nie jak Tiger? Mnie trafił! Ja się dingłem. No dzięki. Ja trafiłem, strzelił w ciebie, to mi się podoba. A ja się odbiłem, już coś tu zrobili. O, wyjeźdź bokiem teraz. Tak, dobry pomysł. Dobra, trzeba pilnować tutaj, żeby, bo będzie na grzechem chciał się wychylić pewnie ten T10. Ja już daleko nie, pojechałem, to spoko. Nie, na pewno się nie będzie chciał wychylić. Nie wierzę w to, że chciał się wychylić. Na grzecha, bokiem? Nie. Dobra, to asekuruj mnie, jadę do grzecha, ty pilnuj mnie przed tą T10. Dobra. Jaki szkwany lis, jedzie do grzecha, aż by tu chciał damage kraść. Tam na wprost. Ta, Dedu! Tą T10 mnie pilnuj! Czekaj, hopie, tu magazynki stoją. Jadę do nie, ciebie, Grzesiu. Tego TDK skorpion nie tam ci zdjąłem, nie? Walaj tam, 50-100 stoi. Wiem, kończę te 20. Dobra. Dziewiątkę. Dobra, jak tu będę trzymał, tu jest we dwóch, no to... A trzymaj ich! Trzeba by zrobić tego Isa trzeciego Emila, nie? Jak tu tam uważasz? Kurde, gąski nie mam. Gorzej. Kurwa, jeszcze jedynka jedzie. Dobi ma... O, ładnie, dobrze. Ładnie. Dobra, czariot i Rowi lutnąłem, ale... Oni na razie tutaj się nawet... Podjeżdżam do nich. Nie strzelają. Dobrze. To podjeżdżamy. Dawaj tego Isa trzeciego teraz. No. Sobie będę klepał. Ma detraka. No dobra, na 10 sekund ładują się, zdarzy naprawić. To stupy cyłeś, mój dobra, drogi. Dobra, idź, mam wąskę. Uważaj, bo tam skorpion po prawej. Kij ze skorpionem, Emila, jak trzeba jak to kij? Jaki kij? Nie no, nie kij ze skorpionem, bo nie celuję. Cofaj, Grzesiek, bo prawie na zobaczcie. Widzę. Widzę, w czym rzecz. Ja mam tę dziesiątkę na razie. Nie, to jest dupa, bo... Ja dobra. Jestem trupem prawie, Grzesiek, musi się cofnąć. Ona się wycofała, to jest... Będę powoli próbował, ale też nie mogę się do nich bokiem odwrócić. No, ta dziesiątka się tam też przeflankowała. Dobra, to ja naprawię motor kaput i jadę do was. Dobra, wycofałem się. Chyba żyję! Szturer Pycer. Dobra, skorpion tu zaraz będzie wyjeżdżał. Właśnie tutaj. Czekaj. Z głowy. Duduś, jadę, będę tankował, więc aha, jak coś to... Się dzieje? Tam jest ten RHM. Środkowej te jest. Okej. Okay. A nie możemy pojechać na niego, bo z prawej na co on jest niewidzialny? Ta dziesiątka jest i Charioter, na prawo, Grzesiek. Dobra. Powiedz mi, jak RHM strzeli. Sparmili mnie teraz. Tylko, że ja go nie widzę. RHM strzelił. O, Bemila weszło, bierze, ładnie. No dobra, ale o to mi chodziło, muszę się przedstawić teraz tutaj. No, spoko, domyśliłem się. RHM znowu strzelił. Wiem, złapałem. Potwierdzone info, tak? Już ciebie strzela się będzie, jak tutaj trzymam.
Dobra, ale mnie te 10 pewnie sfarmi. Uuu, magazyneczka, to się tutaj nie spodziewa. O kurde, pomóżcie! Ja mam 140 HP. Pomocy! Ja nie mam jak. Ale to spierniczyłem. Koncertowo. Dobra, muszę go staranować. Jak tam z tą T10? Powinienem ją wyfarmić. Nie pamiętam, ile T10 ładuje, ale... Uch, było gorąco. Coś koło 11. Na dupę bierzemy. Dobra. Dobra, może być. Ach, po jednym fragu mam zabrakło. 3000 odbitego, 3300 zrobionego, nie? Źle. Ja uważam, że E75 jest lepsze i na pewno będzie lepsze, bo VKB dostanie nerfa, ale VKB jest też bardzo dobrą dziewiątką. Znaczy, no, czy ja wiem, czy obecnie jest lepsze E75? Znaczy nie, no teraz może niekoniecznie, ale będzie na pewno lepsze. E75 ma wieżę z przodu, co powoduje, że na dużej ilości map przy dobrym opuszczeniu działa, jak na Niemca, które posiada, jest w stanie zrobić więcej niż VKB. Ale VK no ma pancerzyk. I sidescrapa jednak możesz lepszego E75 robić, nawet na dziesiątkach chyba. No dobrze. Pojechali. O, mam tutaj plutonowych na medach, to ja nie muszę już nic robić. Kampa za kapem. O, piaszczysta rzeczy. Grzegorz się pewnie cieszy. Gdybyś widział, co ci teraz pokazuję, to byś się zdziwił. Ale możesz spodnie założyć z powrotem. Nie dla psa kiełbasa. Nie o kiełbasie myślałem. Wolę nie myśleć, o czym myślałeś. O takiej dorodnej szynetce. No, no. Dobra, Dedu, kręć się tu szturmuje, jakie są najlepsze drogi. Żadnych nie ma, na tym polega ta mapa. No, mamy pecha, będąc stroną atakującą, może być trudno. Trzy jak ci kerzy. Arta. Druga nie ruta. Wiem, ja jadę na tą górkę tutaj, zobaczę co tam będzie. Ja będę snajpił obok Deda. A to jest noob, on nie wie gdzie tu jeździć. Nawet nie wie gdzie kamić. On pada jak kalafior w każdej bitwie. Chyba sobie z tego wyjazdu na Erhalufie gifa zrobię. I będę wrzucał za każdym razem. Ty zły człowieku, ty. Jedziemy do Azero. A jakie szkwane lisy duplikują mnie. Niby tacy pro-gamerzy, a tutaj zaraz. Podpatrują jak gram. Robią to samo. Robię i to na pewno, ale... No widzisz, mówiłem, że Dead to jest noob. Stanął przy kamieniu i tam będzie stał przez całą bitwę. No tylko ty tak za kamyczek, tak? O, sama taktyka. Sprawdzałem wielokrotnie. No i ogólnie ta mapa jest do chrzanu, bo stąd nic nie wyspotujesz i jest fajnie. Czy jak Tigery to po prostu tak się cieszy. O! Dzięki! Światło stopu ci nie działa, chciałem powiedzieć. A widzisz, może coś w tym być. A może te domki tutaj zniszczymy? Myślałem, że masz przeszczoł. Kto się zeszczął? Ta mapa w trybie szturmu polega na tym, że stając na dystans nie masz przestrzału na nic, a jak podjedziesz to od razu 10 osób ma przestrzał na ciebie, w związku z czym no, jest wesoło. No, ale Mix tam wyjechał. No wyjechał, no ale i się zgubił. Jak się zrobiło? No dobrze, wyświeciłem się. Ja również. Jadę za tobą, co się będę. Co się dzieje tu na dole? Jakieś centuriony, anemiksy. To wszystko Fata Morgana, tu nic nie ma. Ja pierdolę. To się zrobiło. Słodko. A podjadę do nich na close combat. Arrywa. Kurna się zsunąłem. No serio. Nie no, bez sensu jest ten szturm. Ja ci mówię stary, tu się nie da grać na tym szturmie. Kienczyta jak stare baby. Bo mogę. Słodko. No chciałbyś, żebyś mięczył jak młode baby, tak? Oj, oj. On by wolał facetów. Jak młodzi chłopcy, tak? Kupi jest. Się zrobiło. Słodko. Uważaj, hopie! M103 jedzie!
A jak wyjedzie, to... To nie wróbel, to ho-ho! Daj, poleci to ino roz. Mhm. Tak, tak, na pewno. Potwierdzone info. No ja ładuję, więc teraz ci nie pomogę. Nie prawił od boku M103, serio? Dobijesz go, bo ja teraz biję nie. W T4-4. Fajno, dzięki. A, no chyba, że Arta mnie trafi. Jak tak też można. Nie trafi. Jak Tigery, no biją. Obie Arty KD. Jakimś cudem to przeżyłem tutaj. Do tej pory, o, ten turan się właśnie tutaj... Nie, tutaj odpalił. Nie można wyjeżdżać, zobacz za ile go sklepali, cofaj. O, nie, nie, dobra. Tylko, że widzisz, no... Ale tam znowu będzie jak tak, Tiger, nie? Tak, właśnie, no tam też nie da wyjechać. No i na tym polega szturm tutaj, no. To tylko jakieś nuby ten tryb włączają. Włączają, przepraszam. Włącznikiem włączyłem. Dobrze. Co się zrobiło? Jak ty to tam prasnąłeś? A fuksem, wiesz. Taki miałem milimetr. Tym żapekiem. Milimetr? Milimetr, mikrometr. Arta, kurde, znowu strzeliła. Ja myślałem, że pójdzie bluzk. Miałem nadzieję. Dwa, Arta, dwa KD. Ta gra bez Arty to by było nic po prostu. Jak czasami włączają się bitwy bez Arty, to mi się łezka wokół kręci. Smutno, nie? Od razu. Może nie. Pewnie. No iść tak nonchalantnie do tego superperca. Nie, ale tak na poważnie kompletnie nie rozumiem tych jęków niektórych osób, że bez Arty to ta gra by była niegrywalna, bo ludzie by kampili. No, bardzo często zdarzają się bitwy bez Arty i co, jest źle? Jakoś nie widzę problemu, nigdy nie miałem takiego problemu, żebym narzekał, że Arty nie ma. I chamykam się. Żeby Arta dobiła tego jak Tigera, to stary mamy flankę wolną, tylko że no musi to zrobić. Co się włącz do bitwy, co się włącz do bitwy, 2600 już zrobiłem. Mam zero damage'a, jest fajnie. Ja 2700, a nie, przepraszam, 1700. Shieldingam od boku M3 na przykład. A, dobra, ja przepycham hit. Flankę. Ja hity włączę, dlatego nie przebiłem od boku. O kurde, STV, mam nadzieję, że się nie spotnę. Jeszcze się nie świecę, jest dobrze. Ale Bulldog, mieliśmy tego jak Tigera gnębić. Niech ty tu stanął, chodź tu chłopie. Nie widzisz, trzeba go gnębić, strzelił chyba nawet. Dobrze! Jak Tigera nie ma. Super, tego chciałem. Chyba jak Tigera znalazłem. Chyba już więcej w tej bitwie nie zrobię, bo zanim dojadę do przeciwników, już ich nie będzie. Szczylą w jak Tigera, szczylą w niego, szczylą! On się ruszył, nie ruszył, nie widzę go. Bardzo mi miło z tego powodu. Dobra. Nice. Skąd tu się tyle tych jak Tigerów rozprawiło? Obrodziło jak Tigery. No stary, urodzaj jest. Dawajcie mi te arcioszki, odpłacę się. Ja mam 2300 po asyście, to jak ja mam 38 damage'a. 3700 swojego. O, nie! Nie! Nie zabiłem go! Nie zabiłem! Nie, dziękuję. Spoko. Dobra, 86 damage'a i... 80-30 to dużo. Dobra, 2 fragi i 336 damage'a. Nie, ale bardziej zdecydowanie mi się dziewiątka podoba od UDS-a. Grzechu się dokłada za każdym razem, kiedy śpiewa, jak do Knighta dostaje. Tak jest. O patrz, Alice Tank tam siedzi z Turokiem, ale do nas nie zajrzała. Streamano? Wstydzi się. No, patrz chłopaki, jak się gra szturmy. A wy co? Ile? Nawet no. Jeden fragment wobec dwóch życie zrobił. Faktycznie respekt. Jari, powiem ci. No ale liczba powiem zacna, no. Połowa to, szatana, mojego pana. No. Połowa liczby bestii w damage'u. No.